Uczestnicy obozu Krax, poznajcie górę chaosu! Uwielbiam chaos, oh yeah! To świetnie, bo ta góra zapewni wam więcej wrażeń niż rajd Monster Trucków po polu minowym. A na samym szczycie czeka was czaderska Arena Krax. Raczej Boneshakerska Arena Krax. Serio? Kaszka z miodem! Puchar będzie mój! Tylko jeśli zdołasz mnie pokonać, a to ci się nie uda. Nie tak szybko, Racers! Tym razem przygotowaliśmy dla was malutką niespodziankę. Trzymajcie się! W tym roku obóz Krax wyniesie totalną demolkę i Mega Kraxy na zupełnie nowy poziom. Napotkacie tutaj tyle niebezpieczeństw, że wam opony zmiękną. Zawrotna wysokość, pułapki i szalone zakręty, które nieraz was zaskoczą. A ta niespodzianka? Tym razem będziecie ścigać się na szczyt w parach. Że jak? Tak jest. Najlepszy sposób, żeby wyjść cało z opresji i wygrać, to działać z partnerem. Nie traćmy więcej czasu. Pierwszy duet. Race Ace i Tiger Shark. Bój się, bójki! Ściganie to wyzwanie. Five Alarm i Gangster. Poważnie? Boisz się, że cię przyćmie? Ha, ha, ha. Gangster cię załatwi. Bez szans, bo nadchodzi żar. Bigfoot i Boneshaker. Miast i Strach. Czas na epicki raj. Oraz Demo Derby i Mega Rex. Walczyć i warczeć. Szybko jedź i w coś wjedź w zespole. A oto wasze pierwsze wyzwanie. Musicie dotrzeć do pierwszego punktu kontrolnego. Jeden zły ruch i będzie po zawodach. Dwie drużyny, które jako pierwsze zaliczą wszystkie punkty kontrolne i dotrą do Areny Krax na szczycie, będą rywalizować o Puchar Mistrza. Jest jeden haczyk. Każdy z członków drużyny musi zaliczyć każdy punkt kontrolny. Musicie więc współpracować. I jeszcze jedno. Pierwsza para, która dotrze do Areny Krax, zdobędzie znaczącą przewagę w zawodach o Puchar Mistrza. Dajcie więc z siebie wszystko! Naprzód, traki! Jazda już czas! Dalej, Hot Wheels! Może powinienem powiedzieć im o tajemniczych potworach z Góry Chaosu? No cóż, zorientują się. Race Ace i Tiger Shark właśnie wjeżdżają do odjechanego lasu. Uważajcie na pułapki! Woohoo! Tak to się robi! Nie najgorzej! Wow! Bój się, bój! Musimy nad tym popracować. Tak. Po prostu rób to, co ja. Będziemy przy tym punkcie kontrolnym za dwa machnięcia wycieraczek. Wow, wow! A kto cię zrobił liderem? Zaufaj mi, Bone Mixer. Wiem, co robię. Jestem Bone Shaker! Hę? Objazd? Coś tu się nie zgadza. O, co jest, staruszku? Strach cię obleciał? Podążaj za przywódcą! Ja jestem przywódcą. Narka skało! Zwycięstwo mamy już w bagażniku Mega Rex! Narka drzewo! Wow! Najlepszy dzień ever! Mega Rex i ja totalnie to wygramy! Razem jesteśmy niepowstrzymaną siłą czystej czadowości! Hej! To tutaj! To jazda, duży! Tak jest! Szybko jedź i w coś... Wow! O, szybko jedź i w coś? Wow! 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 Kocham zapach świeżego błotka o poranku. Co to za odór?
Błotko, błotko, błotko! Gangster, to śmierdzi! To tylko zapach zwycięstwa. To naprawdę bardzo śmierdzi. Co ty tam masz? Pora na małe odświeżenie. Nie, nie, nie! Jak widać, Gangster i Five Alarm dopiero się uczą, jak być drużyną. Czekaj, coś mi tu nie pasuje. Powinniśmy zawrócić. Ktoś ci katalizator wyciął? Wtedy przegramy. Nie ma mowy, mamy to wygrać. Miast i straż! Nie ma mocarza nad Bone Shakera! Hej, Demo Derby! Mamy towarzystwo! Jedźmy! Nie mogę! Dlaczego? To tylko zwykły most! No właśnie! Most to najmniej czadowy, superancki, wyczesany sposób na przebycie przeszkody! To nie w moim stylu! Poza tym, tutaj jest naprawdę wysoko! Lepiej pozwól mi tu zardzewieć! Chwila, moment! Chyba właśnie mam jedną z tych, myśli, ale z obrazkami. Znaczy pomysł? Tak! Poczekaj tutaj! No a to? Jest wystarczająco super? No raczej nie inaczej! Gotowy na mega odjazdowe, totalnie wdechowe triki? Się rozumie! No to szybko jedź i w coś wjedź! Nasi pierwsi zwycięzcy, Demo Derby i Mega Rex, zbliżyliście się o krok do wywalczenia sobie drogi do Areny Krax i zdobycia bajecznego Pucharu Mistrza. Co było epickie? Nie najgorzej. Trzecia para przy punkcie kontrolnym, Five Alarm i Gangster. Wow, co ci się stało? Zostałem umyty. Daj już spokój, dzieciaku. Jestem czysty! Jestem czysty! Przyjechaliśmy jako ostatni? To jakaś kpina! A wam co się stało? Kałuże asfaltu. Kałuże? Tam były kałuże asfaltu, a ja jestem czysty? Kałuże? W tym wyzwaniu nie było asfaltowych kałuż. Musieliście zjechać z trasy. Wiedziałem, że coś było nie tak. Wszystkim wam udało się przejść pierwsze wyzwanie i dotrzeć do punktu kontrolnego. Ale pamiętajcie, wygra ten, kto dotrze na szczyt. Obóz Krax dopiero się rozpoczął. No dobra, kraksomaniacy. Pierwsza runda to była dopiero rozgrzewka. Teraz pora wrzucić wyższy bieg. Pierwsze wyzwanie miało pomóc wam nauczyć się pracy w drużynach. Ale żeby zaliczyć kolejny punkt kontrolny, będziecie musieli wyjść poza schematy, a potem je zmiażdżyć. Słuchajcie, do drugiego punktu kontrolnego prowadzi kilka różnych dróg. Wy zdecydujecie, w jaki sposób wasze drużyny tam dotrą. Pamiętajcie, każdy członek drużyny musi zaliczyć punkt kontrolny, żeby móc rywalizować o Puchar Mistrza. Gładko skrupiemy to zadanie na śniadanie. Ściganie to wyzwanie. Uwaga, zawodnicy! Jazda! Ja jadę pierwszy! Jestem dowódcą! Pypciem na mojej oponie! Chwila, gdzie są wszyscy? Najwyraźniej Tiger Shark i Race Ace skierowali się do odjechanego lasu. Oby mieli włączone reflektory, bo w lesie jest pełno pułapek i najróżniejszych zagrożeń! Totalnie wygramy tę konkurencję. Już czuję smak Pucharu Mistrza. Nie zamierzasz go naprawdę zjeść, prawda?
Może jeden kęs? Patrz! Wygląda to na kłopoty. Albo na drogę do zwycięstwa. Jedźmy! Gangster i ja jesteśmy drużyną i musimy się tak zachowywać. Trzeba się skupić, jeśli chcemy wygrać tę rundę. Jesteś nie tylko czyścioszką, ale też totalną sztywniarą. Naucz się luzować i bawić! Gangster i Five Alarm zdecydowali się na skalistą szosę wśród klifów. Jeśli chcą dotrzeć do punktu kontrolnego, lepiej, żeby zaczęli współpracować. Potrafię się bawić, ale chcę także wygrać. Patrz i ucz się, Ganki. Ty masz swoje sposoby, a ja swoje. Oho, no błagam. Już byśmy dotarli do punktu kontrolnego, gdybyśmy robili to po mojemu. Na przykład pojechali tym skrótem. Nie sądzę, żeby to był skrót. Poza tym trajektoria jest niewłaściwa. Konsekwencje mogłyby być... Bla, bla, bla. Gangster to załatwi. Yahoo! Nie mogłabym mieć lepszego partnera. Mega Rex i ja to idealna mieszanka totalnie destrukcyjnego chaosu i mega gładkich ruchów. Wow, no nieźle! Robi się ciekawie! Walczyć i warczyć! To było czadowe, ale też au! Dobra, duży! Myślę, że powinniśmy... Walczyć i warczyć! Podwójne au! Mówię, że jedziemy do lasu. Ja mówię, że jedziemy na klify! Zdecydowanie potrzebujemy lidera z prawdziwego zdarzenia. Traka, który potrafi zwyciężać, miażdżyć i straszyć i... Hej! Nie skończyłem mówić o tym, jaki jestem czadowy! To wariactwo! To okropne! To... odjazd! Yeah! Miałeś rację, gangster! Jest superowo! Mój sposób może nie jest doskonały, ale za to zabawny! Czas się ubrudzić! Czas się ubrudzić! O, nie wierzę, że to powiedziałam! Pułapka przed nami! Nie na długo! Bój się bójki! Super! Punkt kontrolny powinien być niedaleko. Wydaje mi się, czy ten niedaleki punkt kontrolny jest bardzo, bardzo daleko? Coś mi tutaj mocno zalatuje. Hej! Nie mówiłem o tobie. Jedźmy. Hej, patrz! O tak! Jak jeździsz? W czym problem, Boneshaker? Nie nadążasz za prawdziwym liderem? Taki szpany? Pokażę ci! Hej! Patrz pod koła! Boneshaker, stój! Za chwilę wjedziesz na... Nic mi nie mów! Chyba nie uda ci się przez to przebić, Mega Rex! Co? Słuchaj, pomogłeś mi z tą pętlą tam nad kanionem korbowym. Pora, żebym ja pokazała ci kilka wdechowych ruchów! Patrz i się ucz! Ha, ha!
prostu szybko jedź i tym razem w nic nie wjedź! O, chcę spróbować! Śmigamy do punktu kontrolnego! Walczyć i warczyć! Nadal to mam. Gangster i Five Alarm! Co tak brzydko pachnie? To ja! Super, co nie? Ha! A nie mówiłem? Jest i druga drużyna! Brawo, Mega Rex i Demo Derby! O! Co wam się stało? Nie pytaj. Gratuluję wam, fani Demolki! Zaliczyliście drugi punkt kontrolny, a Gangster i Five Alarm zdobyli przewagę zbliżającą ich do zwycięstwa. Ale to jeszcze nie koniec. Został wam jeden punkt kontrolny na drodze do Areny Krax, zanim przekonamy się, kto będzie miał szansę zdobyć wspaniały puchar mistrza! Yeah! O, masz, dotarliśmy jako ostatni? Mam takie dziwne wrażenie, że ktoś z nami pogrywa. Następnym razem nie pozwolimy sobie wejść w drogę. A żebyś wiedział. Dość strzępienia wydechu. Zatankujcie przed następnym obozowym wyzwaniem. Uprzedzam, że zrobi się dziko. Tak jest! Daj Hot Wheels! Zbiórka, fani Demolki! Pora na trzecie wyzwanie na Górze Chaosu, które zadecyduje o tym, kto zawalczy o puchar mistrza. Przygotujcie się na największą niespodziankę wszechczasów! To na pewno wielkie kolce! To zawsze są wielkie kolce! Mam nadzieję, że to coś związanego z błotkiem! Tylko o tym potrafisz myśleć? Tak! Po raz pierwszy w historii wyzwań obozu Krax! Będziecie musieli wywalczyć sobie drogę do trzeciego punktu kontrolnego! Przywiązani do swojego partnera! To wyzwanie w duchu czystej współpracy! Pokażcie, co macie w silnikach! Pamiętajcie, że tylko drużyna, której nie straszny chaos, może wygrać! I już lepiej sprzedajcie mnie na złom! Popieram, sprzedajmy go na złom! To ostateczna rozgrywka, zawodnicy! To jakiś obłęd! Dwie drużyny, które jako pierwsze zaliczą punkt kontrolny, zdobędą szansę na rywalizację o puchar mistrza. Na miejsca... Gotowi? Uwaga! Dalej, Hot Wheels! Race Ace i ja jesteśmy pewni, że dzieje się tutaj coś dziwnego. Dlatego mamy plan. Gdy wszyscy będą wspinać się na górę, my przejedziemy pod nią. Jasne. Przestań niszczyć mi lakier! Sam przestań. Posłuchaj, Bone Shaker. To jest nasza szansa, żeby trafić na arenę Krax, ale to się nie uda, jeśli nie będziemy współpracować. Chyba sobie kpisz. Jestem Bone Shaker, samotny wilk, niezależny buntownik, który nie przestrzega niczyich zasad. Ja nie okazuję litości. Na moją skrzynię biegów, jaki on słodki. Cześć, maluszku. Tak, tak, jest uroczy, ale lepiej go nie zaczepiaj. Te maluchy bywają zadziorne. Mamy punkt kontrolny do zaliczenia. Kto jest słodkim krokodylciem? O, hej, patrz, jest ich więcej. Bone Shaker, odsuń się od wody. O co chodzi, Bigfoot? Czyżbyś bał się kilku krokodylków? Ej, co to jest? Stare znaki, puszki farby, brzydki zapach. Dobrze wiem, co to jest. To raj! No weź, punkt kontrolny już blisko. Możesz się ubrudzić później. To nie fair. Zawsze jest dobra pora na brudzonko. Walczyć i warczyć!
najlepszy dzień ever! Totalnie! Demolka starego złomu i wygranie zawodów to najlepsze obozowe wyzwanie na świecie! Yeah! O, idealne do zniszczenia! O, chcesz to rozbić, demo derby? O, ta! No raczej! Co to za zwycięstwo bez zdemolowania wszystkiego? Ej, co to? To może zabrzmieć dziwnie, ale ja myślę, że to dziura. A to ciekawe. Zupełnie jakby ktoś nie chciał, żeby można ją było znaleźć. O, chyba Bone Shaker i Bigfoot są blisko. Palmy gumy, jeśli chcemy być pierwsi przy punkcie kontrolnym. Walczyć i warczeć! Ej, a co to? To nie brzmiało dobrze. To jak to wygląda, też ci się nie spodoba. Pora zjeżdżać! Gościu! Powinienem był cię słuchać, Bigfoot! Teraz pożre nas zgraja wygłodniałych krokodyli! Dzięki, stary, doceniam to. Chyba mam pomysł, ale musisz mi zaufać. No nie wiem. Okej. Zgadzam się. Zrobię wszystko, co każesz. Za mną! Trzymaj się wydechu! Całkiem nieźle. Serio użyjesz tego? Ty użyjesz. Co? Zaufaj mi. No, niewiele brakowało. Tak! Hej, patrz! Droga do wyjścia! No to wciskamy gaz do dechy! Już prawie! Dobra robota, Tiger Shark! Tiger Shark? Niewiele brakowało, co nie, Race Ace? Tiger Shark! W porządku, braku? Jestem cały, ale utknąłem tu z tym nie wiadomo czym! Trzymaj się! Zaraz wprowadzę pomoc! Jesteśmy drużyną, a w drużynie trzeba się wspierać! Walczyć i warczeć! Hej, patrz! Punkt kontrolny! Nie tak szybko! To Bone Shakerska Arena Krax! Którą dzieli ze swoim kumplem Bigfootem. Puk, puk! Trzy drużyny dotarły do areny Krax, ale tylko dwie, które jako pierwsze zaliczą punkt kontrolny, powalczą o Puchar Mistrza. To ostateczne starcie. Pora ciut nabrudzić, Ganki! Masz jakiś pomysł, partnerze? Ty pytasz mnie? W końcu mówiłeś, że nie okazujesz litości. Tak jest, rób to, co ja! No błaga! Niezłe ruchy! Wygramy to! Czekajcie! Race Ace, gdzie jest twój partner? Do walki o Puchar Mistrza przejdziecie tylko, jeśli obaj zaliczycie punkt kontrolny. Tiger Shark ma kłopoty. Pod górą jest potwór, który spowodował zawalenie ściany jaskini. Tiger Shark jest w pułapce. Niech ten potwór lepiej ma się na baczności, bo nadchodzi żar! Gangster go załatwi! Damy mu popalić, Mega Rex? Jesteśmy z tobą, Race Ace. Tak, Bone Shaker? Jeszcze tylko kilka centymetrów! Tak, tak, ja też. Prowadź nas, Race Ace! Ruszajcie, krakso obozowicze! Nic nie jest ważniejsze od pomocy przyjacielowi. Do dzieła! Tak jest, dalej Hot Wheels! Słuchajcie, zawodnicy! Oto jak się sprawy mają. Tiger Shark jest uwięziony pod górą chaosu razem ze straszliwym potworem.
Musimy współpracować, żeby go ocalić i móc się wreszcie przekonać, kto zawalczy o Puchar Mistrza. Jeśli komuś brakuje mocy do wykonania tej misji, to ostatnia szansa, by się wycofać. Tak, możecie wysadzić mnie gdzieś tu. No. Wspaniale! Razels? Tiger Shark i ja zostaliśmy rozdzieleni w jaskini, przez co on utknął w środku z potworem. Dlatego wjeżdżamy tam z Hookiem, ratujemy Tiger Sharka i ogłaszamy Fajrant. Hot Wheels Monster Trucks zawsze troszczą się o siebie. O tak! Czas rozpocząć stare, dobre polowanie na potwora. Gdy wszystkie drużyny znów będą w komplecie, macie do mnie wrócić co sił w kołach. Tak jest! Dalej Hot Wheels! Okej. Okay. Jeden jest. A ile zostało? Dobra, nowy plan. Znaleźć stąd inne wyjście. Jeśli to, cokolwiek to jest, myśli, że mnie nastraszy, niech się lepiej zastanowi. Pora dokopać się do sedna tej potwornej zagadki. Cała hałda skał! W sam raz do demolki. Ha! Zaczyna mi się podobać twój tok myślenia! Naprzód! Zazwyczaj, kiedy tak robię, wszystko się rozpada! Tu przyda się trochę kreatywnego podejścia, kolego! Wykmińmy demolkowe ruchy! Jeśli opracujemy dobry plan ataku... Zrobimy tu porządny bałagan! Ściganie to wyzwanie! Mega Rex! Możesz dalej miażdżyć! To moja specjalność! Walczyć i warczeć! Gotowy narobić bałaganu w tych poluzowanych skałach, gangster? Siebie! Gangster to załatwi! Piękny bałagan, partnerze! Gdy cały obóz Krax pracuje jako drużyna, dosłownie nic nas nie powstrzyma! No, może prawie nic. Oh yeah! Ściganie to wyzwanie! Woohoo! Te-te-te-te! Te-te-te-te-te! Te-te-te-te! Te-te-te-te-te! Pokazaliśmy im! Te gruchoty z obozu Krax zrozumieją, że to jest nasza góra! Przybyliśmy cię ocalić, Tiger Shark! Tiger Shark? Mówiłeś, zdaje się, że tu jest ogromny potwór? Ślady opon. Najwyraźniej Tiger Shark się uwolnił i ruszył szukać wyjścia. Hej! Zostaw trochę potworów do zniszczenia dla mnie, Tiger Shark! To nie koniec misji ratunkowej. Jazda, drużyno! Siedzę ci na ogonie, potworze! A więc to był skrót. A gdzie jest ten potwór? Aha! To wy! Tak jest! To byliśmy my przez cały czas. Rhinomite i Motosaurus. Dwójka najbardziej czadowych miażdżycieli po tej stronie kanionu korbowego. I nie ma opcji, żebyśmy wpuścili tych kraksowiczów na nasz teren. To wy cały czas z nami pogrywaliście. Wydało się. Dawaj w długą. Gościu, nic ci nie jest? Jakim cudem wróciłeś do punktu wyjścia? Hej, a ci co to za jedni? Nie wiem, ale jadę do ostatniego punktu kontrolnego. O nie, jeszcze czego? To zwycięstwo jest nasze! Bitwa o wszystko! Zmiażdż albo zostań zmiażdżony! Kto jako pierwszy dotrze na metę? Ach,
Do zobaczenia na szczycie Areny Krax! Hej! Pamiętajcie, to Bone Shakerska Arena Krax! Tak wiemy! Trzymaj się! Pora rozpocząć akcję gaśniczą! A niech mi tapicerka zamoknie! Pierwsze miejsce zajmują Demo Derby i Mega Rex! I przechodzą do rywalizacji o Puchar Mistrza! Woo! Nic nas nie powstrzyma! Już prawie czuję smak tego Pucharu Mistrza! Oto druga drużyna! Five Alarm i Gangster! Udało się! I tak oto żar nadszedł! Wow. Cała Arena Krax się trzęsie! Wynośmy się stąd! Zaraz! A ostatnie miejsce w rywalizacji o puchar? Wrzucamy najwyższy bieg, drużyno! Kto ostatni na dole, ten kupa złomu! Dosłownie! Skalna lawina? Ściganie to wyzwanie! Gangster! Pamiętasz, że powinniśmy omijać pułapki? To po co? Robili je takie fajne! Masz jakiś pomysł, bystrzaku? Myślałem, że to Bone-Shakerska Arena Krax. Możesz się założyć o swój zderzak. Za mną! Ścigamy się do końca, Mega Rex! Wchodzę w to! O rany! Bone-Shakerska Arena Krax! Przykro mi, stary. Hej, patrzcie! To... Czyżby? Mamy trzecią drużynę w rozgrywce o Puchar Mistrza! Hej, to wasza dwójka! Wasze zwycięstwo jest nasze! Zawodnicy, poznajcie Rhinomite'a i Motozaurusa! Trzecią drużynę, która zaliczyła punkt kontrolny! To nie fair! Zasady to zasady, ekipo! Trzecia drużyna, która dotarła do punktu kontrolnego, dołącza do rywalizacji o Puchar Mistrza! A w tym roku rozgrywka o puchar odbędzie się na naszym terenie! W świecie areny! Dowiadujecie się jako pierwsi Areno Zgniatacze. Tegoroczna walka o Puchar Mistrza to 3 rundy rozgrywek w legendarnym świecie areny. Kto tym razem zabierze złoto do domu? Czy będą to Five Alarm i Gangster? Drużyna, która udowadnia, że w każdym bałaganie jest metoda. A może to Demo Derby i Mega Rex? Łączący ze sobą 2 największe zalety. Przyjaźń i demolkę. Chyba, że nasza niespodziewana drużyna trzecia, Rhinomite i Motozaurus. No bo kim oni właściwie są? Ich przebiegłe sztuczki i niszczące przekręty z pewnością sprawią, że poczujemy piach w trybach. Dowiemy się wkrótce, gdy wrócimy do świata areny na walkę o Puchar Mistrza. Czołem, arenozgniatacze i fani demolki! Witajcie na zawodach o Puchar Mistrza w legendarnym świecie areny! Kolebce chaosu i destrukcji! Czeka nas tu niezła jazda! Demo Derby, ty i Mega Rex wywalczyliście sobie pierwsze miejsce, łącząc potężną siłę i odjechane gładkie ruchy. Jak wy to robicie? To prościzna, człowieku! Żyję zasadą szybko jedź i w coś wjedź! Fantastycznie! Pełna energii i zawsze gotowa do działania, oto Five Alarm! Oraz mistrz nieporządku we własnej osobie, Gangster! Niech każdy weźmie coś zimnego do picia, bo nadchodzi żar! Nadciąga też Gangster! I nasza niespodziewana trzecia drużyna! Pierwotni mieszkańcy i figlarni strażnicy świata areny! Rhinomite i Motozaurus! Wow! Przed wami przyszli zdobywcy Pucharu Mistrza! Ej, no weź! Na pewno stać cię na więcej! Tak, o to właśnie chodziło! Poznaliście ich! Nasze 3 drużyny gotowe na to, by rozgromić... A oto i 4. drużyna! Tiger Shark!
Bez szans, Tiger Shark. Ej, uwaga na mój wydech! A teraz rzućmy okiem na pierwsze wyzwanie w rozgrywkach Pucharu Mistrza. Wow, to dopiero wysoka wieża. Tak, mam ochotę ją zmiażdżyć. Wracaj tutaj! Stój! Nie, czekaj! No co? W pierwszym wyzwaniu poszczególne drużyny muszą zdecydować, kto naciśnie bombkę i wystrzeli partnera w górę. Jeśli wystrzelony zawodnik zdoła bezpiecznie wylądować na szczycie tej chwiejnej wielkiej wieży, jego drużyna przechodzi do kolejnej rundy. Ale jeśli uczestnik nie doleci lub nie wyląduje na szczycie wieży, oznacza to, że odpada z rywalizacji. No dobra, będę miły i dam wam wszystkim szansę na wycofanie się z gry, zanim totalnie was rozniesiemy. Pełna zgoda, ziom. Ale najpierw pora, byśmy ujawnili, czym jest specjalny, supersekretny bonus, który Demo Derby i Mega Rex zdobyli, docierając jako pierwsi do Areny Krax. Założę się, że to jetpack, albo wyrzutnia rakiet, albo działka laserowe. W nagrodę wykonacie zadanie na końcu. Na końcu? Co sądzisz o tym supersekretnym kraksoodlotowym bonusie, Tiger Shark? Czysta strategia. Warto startować na końcu, bo można przekonać się, jakie błędy popełnili inni. Genialne! Zaprawdę jesteś wielkim strategiem, Tiger Shark. Mogę teraz wziąć udział w zawodach? Nie. Nadchodzi chwila prawdy. Kto będzie wystrzeliwać, a kto będzie wystrzeliwany? No dobra, ziom. Ja wystrzeliwuję, ty będziesz wystrzeliwany. Jasne? Nie ma się jak smuga na przedniej szybie. Z moją czadowością i twoimi aerodynamicznymi kolcami na pewno to wygramy. No już, wskakuj na tę rampę. Nie wiem, kim są ci nowi, ale wyglądają na twardzieli. Nasi przyjaciele muszą na nich uważać. 3, 2, 1, odpalamy! Latający monster truck! Pomyślcie życzenie! To nie do wiary, ludzie! Wykorzystując tylko przyczepność swoich kół i dobrze naoliwione osie, Motozaurus wywalczył sobie zwycięstwo! Czy ty to widziałeś, Tiger Shark? Tiger Shark, hej, jazda mi stąd! Rany! Triumf? Też coś! Ledwie wygraliśmy! Prawie spudłowałeś! Ta, widziałem twój obrót, ale prawie przegraliśmy! O mały włos! Następnym razem postaraj się bardziej, ziom, co? Następni są Five Alarm i Gangster. Czy nasza niezwykła para przyjaciół poradzi sobie z lądowaniem? Czy raczej narobią bałaganu w negatywnym sensie? Ty wystrzeliwujesz, a ja ląduję. Daj z siebie wszystko, gangster! Się wie! Kibicuję przyjaciołom, ale z gangsterem nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. 3, 2, 1, odpalamy! Dać z siebie wszystko, jasna sprawa. Gangster to załatwi. A niech mnie tłumi, kalesz, ona leci! Tak jest! Nadchodzi wieża! Wracaj, wieżo! O nie! Gangster dał z siebie wszystko i najwyraźniej to było za dużo! Five Alarm spada prosto na trybuny! Udało mi się wylądować? Niestety nie, Five Alarm, ale za to masz teraz najlepsze miejsce na widowni! Hej! Zajęłaś moje miejsce! Jak sami widzieliście, Five Alarm i Gangster odpadli z rozgrywki. Ale brawa za starania! Dodasz coś od siebie, Tiger Shark? Zawsze mierz siły na zamiary przed wystrzeleniem przyjaciela prosto w niebo. Świetna rada, Tiger Shark! A hej! Zostaw ten puchar! Five Alarm, przepraszam! Tym razem wcale nie chciałem narobić bałaganu. Gangster załatwił nas na cacy. Żartujesz sobie? To była niesamowita frajda! Może nie wygramy Pucharu Mistrza, ale tworzenie z tobą drużyny to było naprawdę coś! Tak jest! Nauczyłaś mnie, że czasem warto pomyśleć przed ubrudzeniem się. A nie mogę uwierzyć, że to mówię. Ty nauczyłeś mnie, że ubrudzenie sobie kół może być niezłą zabawą. Gdybym miał wskazać zwycięzcę innego niż ja, powiedziałbym, że Mega Rex i Demo Derby wygrają. Ale po cichu liczę też na to, że się rozbiją.
Może to i dobrze, że startujemy ostatni. Widzieliśmy, jak Rhinomite i Motosaurus prawie przegrali. Jak gangster wystrzelił Five Alarm za daleko. To znaczy... My polecimy jeszcze dalej! Nie tym razem, duży! Musimy trafić w ten idealny punkt pośrodku. Tak jak z tą pętlą nad kanionem korbowym. O tak! Do boju, partnerko! Trzy! Dwa! Jeden! Odpalamy! Walczyć i walczyć! Nieprawdopodobne! Idealne lądowanie! To oznacza, że Demo Derby i Mega Rex idą zderzak w zderzak z Rhinomite'em i Motosaurusem w finałowych zmaganiach o Puchar Mistrza! Wygraliśmy? A żebyś wiedział, Mega Rex! Woohoo! Życzenie się spełniło! Spójrzmy jeszcze raz na przebieg dzisiejszego szalonego wyzwania. Choć nasi nowi zawodnicy mieli pewne trudności, Rhinomite i Motosaurus ostatecznie dali sobie radę. Niestety, Five Alarm poleciała nieco zbyt daleko. Za to widzieliśmy perfekcyjne lądowanie w drużynie Demo Derby i Mega Rexa. I już wkrótce czekają nas kolejne śmiałe zmagania w wyzwaniu finałowym. Do zobaczenia i pamiętajcie... Dalej, Hot Wheels! Czołem, ludzie! Witam ponownie na zawodach o Puchar Mistrza. W grze zostały dwie drużyny, ale tylko jedna z nich zgarnie trofeum. Zobaczmy, co wydarzyło się do tej pory. Demo Derby i Mega Rex. Ta dwójka od samego początku daje czadu i nie wygląda na to, aby cokolwiek mogło ich powstrzymać. Mierzą się z naszą niespodziewaną drużyną, Rhinomite'em i Motosaurusem. Czy ich psoty i brawura przyniosą efekt? Być może! Niełatwo być tak czadowym. Liczę, że zainspiruje inne traki do bycia tak superowym jak ja i mój najlepszy ziom, Motosaurus. Jedziemy po ten Puchar Mistrza. A więc, Tiger Shark, to już półfinały. Jakieś prognozy? Powiem jedno. Jestem gotowy na niezłą walkę i demolkę. To jest nas dwóch. Rzućmy okiem na dzisiejsze wyzwanie. To rekino tygrysia Firówka! Wow! Ta nazwa odnosi się do mnie? Jeden trak z drużyny uruchamia wirującą platformę, z której drugi zawodnik po wystrzeleniu będzie starał się trafić w cel. Drużyna, która trafi więcej razy, wygrywa. To dopiero zakręcone wyzwanie. Od samego patrzenia mam zawroty głowy. Rhinomite i Motosaurus. Wy pierwsi. Dobra, oto plan. Ja uderzam, a ty trafiasz w cel. Badabing, badabum, wygrywamy, tańczymy, zgarniamy puchar. Fajrat, jasne? Genialny plan. Na serio powinni o mnie pisać w książkach. Twoje dinokolce są idealne do zniszczenia celu. Jazda, ziom! Muszę przyznać, że ci nowi wydają się twardzi, ale jeśli nie będą współpracować, nigdy nie wygrają. Tak, zgadzam się. Zalatujesz. Też cię kocham, partnerko. Gotowy? Super. 3, 2, 1, start! Nawirujący prędkościomierz. Cóż za piękny wystrzał! Motosaurus, stoisz tyłem do kamery. No i co, nie mówiłem? Badabing, badabuja! Rhinomite i Motosaurus zdobywają jeden punkt. A teraz Demo Derby i Mega Rex. No dobra, zdecydujmy razem. Kto będzie odpalającym, a kto odpalanym? No, lubię miażdżyć. Ale lubię też demolować. Tej decyzji nie da się podjąć.
Kamień zderza Kopona? Kamień zderza Kopona! Kamień zderza Kopona! Kamień! Wygrałam! Grotki! Tak jest! Mega Rex i Demo Derby na bank wygrają. Założę się o swoje kołpaki. Gotowy do lotu? Oh yeah! Wow, chyba jestem silniejsza niż myślałam. Nieziemski wystrzał. Niewiarygodne ludzie. Mega Rex trafił w sam środek. Udało się, gościu. Walczyć i warczeć. Zawsze będę cię wspierać, Mega Rex. Epickie, obie drużyny dały niezły popis. Zobaczmy to jeszcze raz. Oba tandemy twardych traków zdołały trafić w cel. To znaczy, że pora na... ostateczny monster trackowy tiebreak! Co na to powiesz, Tiger Shark? Drużyny muszą skupić się na celu. Nie rozpraszajcie się! Myślcie o waszej nagrodzie, która jest u mnie bezpieczna. Ej, koła precz od pucharu! No dobra, Areno Zgniatacze. Wasze zmagania prowadziły właśnie tutaj. Przed wami cel ostatecznego monster trackowego tiebreaku. Rekino Tygrysiej Wirówki! Podkręcamy poziom trudności, ludzie. Finałowy cel znajduje się właśnie tutaj. Za zbiornikiem pełnym rekinów tygrysich. O, czyli to dlatego nazwali to rekino tygrysią wirówką. Chwila, muszę ich ostrzec. Tata, spoko, rysunek. Ogarniemy to. Pamiętasz mój genialny plan? Kapuje, kapuje. Upewnię się, żeby kąt był właściwy. Wygramy, to nie ma bata. Może nieco ściągnęło mnie w prawo. Moja drużyna na stówę zwycięży. Musimy tylko... Uważaj, Mega Rex! Musimy tylko... Uważaj, Mega Rex! O, Motosaurus miał rację. On zrobiłby to lepiej niż ja. Już jadę, ziom! Rhinomite źle wyliczył tor lotu, przez to jego partner wylądował daleko od celu. To znaczy, że tylko jedna próba dzieli Demo Derby i Mega Rexa od wygranej! O, to było dzikie. Kto wiedział, że w perfekcyjnym planie mogą być błędy, nie? Ziomuś, stój! Może moim nowym planem powinno być lepsze słuchanie? Demo Derby! Tiger Shark? Mega Rex! Muszę powiedzieć wam coś super ważnego o tym wyzwaniu. To może być najważniejsza rada w historii dobrych rad. Co to takiego? Za żadne skarby nie wpadnijcie do wody. Dzięki, Tiger Shark! Nie mieliśmy takiego zamiaru. Te rekiny wyglądają na głodne. Mega Rex, zrób miejsce w garażu na ten puchar mistrza, bo zabieramy go do domu. Pięknego, ludzie! Demo Derby i Mega Rex ukończyli wyzwanie Rekino Tygrysiej Wirówki! Co za rewelacyjny pokaz! Skoro mamy już finalistów, możemy przejść do końcowej rozgrywki! Końcowej rozgrywki? Wow.
nowy pojedynek Pucharu Mistrza. Hot Wheels Monster Truck kontra Crashzilla. Na popękany przewód paliwowy, ludzie! Wielki finał Pucharu Mistrza właśnie się rozpoczął! Żeby zwyciężyć, Mega Rex i Demo Derby muszą zmierzyć się z Crashzillą! Co to w ogóle jest? Nie wydaje się twardy. To najtwardszy potwór, jakiego widziałem! Ha! Nie wygląda to dla was zbyt dobrze. Za mną, Mega Rex! Szybko jedź i w coś wjedź! Walczyć i warczeć! Oh yeah! Nie martw się, Demo Derby! Dam radę! Crashzilla robi taki piękny bałagan. Nie wiem, komu mam kibicować. Tak, wielki cyberbanan by się bardzo tu przydał. To dobry motozaurus. Ta małpa to twardy zawodnik. Nie zrobiliśmy nawet jednego wgniecenia. Kocham robić wgniecenia. Spróbujmy czegoś innego. Gotowy, by walczyć? I warczeć! Dobra robota! Wow! Demo Derby i Mega Rex ostro przysmażyli potworowi obwody. Tiger Shark, co o tym sądzi? Cóż, panie komentatorze, sądzę, że... A! Dobrze powiedziane, Tiger Shark, dobrze powiedziane. Puchar Mistrza! O, teraz to sprawa osobista. Dobra, Monster Trucki, dość grzania silników po próżnicy. Pora ruszyć z pomocą. Ale to rozgrywka o puchar. Wolno nam się włączyć? Według mnie to jedna z tych chwil, gdy zasady lądują w błocie. No dobra, to jaki plan? Ten stwór na pewno ma jakiś słaby punkt. Bone Shaker i ja go znajdziemy. Więcej nie trzeba mi mówić! Miażdż i straż! Bosko, Rayseys i ja odciągniemy jego uwagę! Ściganie to wyzwanie! Ja pojadę z pomocą Mega Rexowi i Demo Derby. Gangster, zrobisz mi zasłonę dymną? Mój czas wreszcie nadszedł! Co on mówi? Mówi, że też chce pomóc. Przyda nam się pomoc każdego Monster Trucka. Witaj w drużynie, motozaurusie. Wiemy, co mamy robić? To teraz jazda! Dalej, Hot Wheels! Jeśli chcesz pomóc tym gruchotom, droga wolna. Nie zatrzymuję cię. A komu potrzebni przyjaciele? Czy jemu nigdy nie kończy się paliwo? Nie. Bój się, bójki! Szybko! Spróbujemy zbliżyć się do tej małpy. Gangster cię załatwił. Co? Masz rację, Moto. Symbol na jego głowie wygląda jak cel. Jak ty to robisz? Musisz być o wiele szybszy, żeby mnie dorwać. Nie, nie! Hej, Crashzilla! Ba-ba-ba-bu! To właśnie mój tryb dynamitowy. Pora dać Crashzilli popalić.
Rhinomite! Miło, że dołączyłeś do drużyny! Co byłby ze mnie za przyjaciel, gdybym porzucił mojego zioma Motozaurusa? Też tęskniłem, ziom. Jakim cudem wy go rozumiecie? Trzeba po prostu słuchać i zamierzam od teraz bardziej się do tego przykładać. Mówi, że Crashzilla może mieć słaby punkt na tej wielkiej metalowej głowie. Tylko, że jej głowa jest dla nas zbyt wysoko. Jak się tam dostać? Tryb dynamitowy! Ale będziemy potrzebować większego traka. Motozaurus, jaki jest plan? Na arenie ukryta jest specjalna klatka Krax. Jeśli umieścimy w niej Mega Rexa, przemieni się w Mega Mega Rexa. Potem użyjemy trybu dynamitowego, żeby ostatecznie rozkruszyć Crashzillę. Tryb dynamitowy? Klatka Krax? Mega Mega Rex? Podoba mi się, jak to brzmi. Ty zabierz Mega Rexa do klatki Krax, a ja przygotuję tryb dynamitowy. Co się dzieje? Wygląda na to, że Mega Rex i Motozaurus kierują się po jakąś tajną broń. Cokolwiek planują, oby dali czadu. A co z nami? Jeśli ma się udać, będziecie musieli zająć się tym roboramieniem, które rzuca w nas oponami. Oponiaste roboramię to niezły materiał do zmiażdżenia, nie, Bone Shaker? No raczej! Czas na miażdż i strach! Przystępujemy do miażdżenia! Niezły strzał, chromowana czako! Dzięki! Tryb dynamitowy! Ba-ba-ba-bu! Walczyć i warczeć! To nie do uwierzenia, ludzie! Przez te wszystkie lata jako komentator zawodów Monster Trucków nigdy nie widziałem czegoś podobnego! Wszystkie Hot Wheels Monster Trucks działały razem i powaliły Crashzillę! Hej, słuchajcie, przepraszam za tamto. Współpraca z innymi to dla mnie trudny temat. Brzmi jak coś, czego mógłbyś się nauczyć na obozie Krax. Nie daj się prosić, Rhinomite! I co powiesz, ziom? Gdy przyjaciele współpracują, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Cóż, to by było na tyle, fani demolki. Dzięki współpracy przyjaciele zdołali wspólnie pokonać monumentalnego goryla cyborga. Przyszła wreszcie pora, by wręczyć puchar mistrza tegorocznym zwycięzcom. Demo Derby i Mega Rexowi! Moje gratulacje! Pokazaliście nam, że mistrzowie działają razem! Oto wasze trofeum! Hej! Oddawaj to! Nadajemy z tropikalnej laguny Tiger Sharka! Zobaczymy dziś, jak drużyna Monster Trucków zmierzy się z załogą samochodów w pokazowej rundzie w strefie kaskaderów. Te dwie ekipy spotkają się dziś w starciu przed wielkim turniejem na Wyspie Gier. Dobra, panowie, pokażmy tym osobówkom, jak wygląda demolko. O tak, traki górą są nad furą. Każdy Monster Truck stanie naprzeciw dwóch walecznych samochodów. Pojazdy muszą przeskoczyć przez pierścień ognia, aby zdobyć jeden punkt. Wygrywa zespół, który zdobędzie ich więcej. Wyzwanie przyjęte. Zawołam chłopaków. No i zróbmy to. Zaczynamy! Tiger Shark! Are we there yet? Warp Speeder! Go big, go Hot Wheels! Wow! Naddźwiękowa prędkość Tiger Sharka jest nie do uchwycenia gołym okiem! Zobaczmy to... w zwolnionym tempie! Traki prowadzą 1-0. Bo wiecie, tu trzeba prędkości! Kto następny?
Ja zajmę się nimi! Dajcie mi! Temo Derby! Quadrod! Truth Twin Mail! Go Big! Go Hot Wheels! Wow! Demo Derby wysyła te dwie osobówki w kosmos! Uwaga! Traki prowadzą 2-0. Całkiem nieźle, ale nie dość szybko. Mega Rex, twoja kolej! Walczyć i warczyć! Mega Rex! Road Bandits! High Roller! Go Big! Go Hot Wheels! No, i to się nazywa mega porażka! Osobówki może nie są za wielkie, ale razem mają niezłą moc. Dawać mi następnych, pokonamy ich! Traki prowadzą 2-1. Walczyć i warczyć! Bone Shaker jechać! Te resoraki nie mają ze mną żadnych szans! Bone Shaker! Carbonator! Buzz of Steel! Go Big! Go Hot Wheels! Bone Shaker rzuca ich na kolana! Przelatuje przez pierścień ognia, jakby miał uratować świat! Ha! Takie bułeczki! To ja zjadam na śniadanie! Traki prowadzą 3-1. No dalej, Bigfoot, twoja kolej! Żajmy się nimi! Zdepcie wszystkich! Bigfoot! Mattel Dream Mobile! Terminator! Go Big! Go Hot Wheels! Boom! Musieli to poczuć na Księżycu! Bigfoot zderzył się z autami w bezpośredniej mega kraksie! Traki wygrywają 4-1. Całkiem nieźle, Resoraki! Chcemy dogrywkę! Zrewanżujemy się podczas turnieju na Wyspie Gier! Powodzenia! Przyda wam się! Otóż to, Resoraki! Wróćmy na chwilę do studia po informacje. Z ostatniej chwili! Zawody traków na Wyspie Gier wkrótce na naszej antenie! Oglądaj, jak wielkie czterośladi i nieustraszone samochodziki skaczą, zderzają się i toczą pojedynki na legendarnej kaskaderskiej arenie! Teraz wracamy na tor! Zobaczmy, co Tiger Shark przygotował dla naszych śmiałków. Traki muszą przedrzeć się przez gęstą dżunglę wiszących wraków, następnie pokonać przerażające szczęki tygrysiego rekina, potem ślizgiem przez plażę aż do mety z mokrym finiszem. Maszyna, która ukończy każdy wyścig, wygrywa i zdobywa Puchar Tytanów. A oto pierwsza para uczestników. Tiger Shark! Shark Rig! Go Big! Go Hot Wheels! I wystartowali! Shark Rig obejmuje prowadzenie w dżungli wraków! Lecz dopadają go ostre zęby rekina. I to Tiger Shark pędzi dalej i wpada wprost do błękitnej laguny. Bój się bójki! Motosaurus! Go Big! Go Hot Wheels! O-o! Demo Derby nie przedarł się przez dżunglę wraków, a Motosaurus bez przeszkód zaliczył wodny finisz. I to był Dino Dynamit! Bigfoot.
za finisz! Rywale pędzą w dół, koło w koło, jak po sznureczku. Ale Bigfoot wyprzedza na ostatniej prostej i wygrywa o centymetry. Zdeptany, zapomniany! Shaker pozbywa się Mega Rexa tuż przed mostem i wjeżdża prosto do półfinału. A Mega Rex chyba już śpi przytulony do zębów rekina. Miasz i strasz! Nadszedł czas na rundę drugą. Tiger Shark! Motosaurus! Będę w finale, zanim zdążysz ruszyć! Wiem, jak się wygrywa na moim terenie! Mów do kolca! Go Big! Go Hot Wheels! Co? Nie! Jeszcze raz! Motosaurus obejmuje prowadzenie, ale odpada tuż przed samą metą. Tiger Shark wykorzystuje sytuację i przechodzi dalej. Jestem niepokonany! Bój się bójki! Bigfoot! Bone Shaker! Pytanko, umiesz chłopcze pływać? Umiem wygrywać! Nie pogub się na drodze! Go Big! Go Hot Wheels! Ała, łunia! Bone Shaker złapany w sidła utknął w szczęce rekina, a Bigfoot robi wielki krok na drodze do mistrzostwa. Zadeptany, zapomniany! I oto dotarliśmy do wielkiego finału. Nasze gwiazdy pokonały strome zbocza i groźne szczęki rekina. Są już prawie na końcu drogi. Kto sięgnie po puchar tytanów? Ogromny i szybki. Jest gotów wdepnąć wielką stopą na zwycięskie podium tytanów. Oto przed państwem żywa legenda toru Bigfoot! Miał swoje sposoby na dojście aż tutaj i ma apetyt na więcej. Więc bój się bójki, kolego. Oto Tiger Shark! Może jesteś na swoim terenie, ale puchar tytanów będzie mój. Co się jeszcze okaże? Uwaga na dodatkową parę ostrych zębów rekina! I oto nasz zwycięzca! Popatrzmy raz jeszcze. Przez dżunglę wraków jadą koło przy kole. Ale Bigfoot zahacza o imponującą szczękę i wpada do rybącej rzeki. A Tiger Shark koziołkując zapisuje się w historii turnieju tytanów. Muszę przyznać, że pokazałeś dzisiaj, na co cię stać. Jaki jest twój sekret? Zagryzłem zęby, żeby wszystkim opadły szczęki. Wszyscy walczyli naprawdę mocno, ale nie byli jeszcze gotowi na moją tropikalną lagunę. Jeżeli uda ci się utrzymać obecną formę aż do zawodów na Wyspie Gier, to nie będzie na ciebie mocnych. Kto jak nie ja? Kiedy jak nie teraz? Jestem u siebie. Zapraszam śmiałków. Słyszeliście go? Do dzieła! Zebrało się tu sporo towarzystwa. Dorzućmy do niego parę wyścigówek. Uhu! Ileż tu jest smacznych kąsków!
to jest dopiero starcie! Traki górą, to chyba jasne. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla was. A w następnym odcinku widzimy się w Parku Kaskaderów.